Dobry wieczór. Buonasera. Tak się dobrze składa, że mamy 5 konkurencji tym razem. Jako pierwsza pójdzie konkurencja Exe, co jest nowością, jeśli chodzi o kompoty, party. Następnie zobaczycie GFX. Żeby było śmiesznie, w środku będzie White. Na przedostatnim miejscu multi-channel i jako absolutne takie zwieńczenie wieczoru będzie protracker. Zupełnie na odwrót, ja pierwszy. Jest tego w chór, naprawdę. Także przygotujcie się na masę wrażeń i przygotujcie sobie trochę czasu. Jak ktoś miał pójść gdzieś, to niech pójdzie gdzieś. I po coś, jak ktoś miał zadzwonić do żony, to niech zadzwoni w tym momencie, bo za moment nie będzie to miało sensu. I tak. Jesteś gotowy, Jenot? Zaczynamy od Exe. Czy wszystko jest w ogóle jasne, jeśli chodzi o wodki? Tam... co jest niejasne? Ty nie masz. Nie, no jak będziecie głosować, to jakieś światło tam... O, Jacek ma światło tam z tyłu. Jacek, możemy liczyć na siebie, nie? No, tam macie z tyłu światło, tutaj jest dodatkowe takie. Kolorki są spoko. Z drugiej strony tam macie dopisane, że jest GFX Compo, bo w ogóle nie spodziewaliśmy się, że ktokolwiek przyszedł jakikolwiek obrazek. Ale przysłało sporo osób to. Nie wiem, część obrazku powstała bezpośrednio tutaj, na Party Place. Number one. Numero uno. Pislak. Dynamics Stairs. Ja tylko przypomnę, że możemy obserwować tej nocy perseidy. Bardziej aktywni mogą wyjść na zewnątrz, ci bardziej leniwi mogą zostać tutaj i patrzeć. Ale rzecz na czasie. I tutaj mamy ile było kolorów? Bo to nie było monochromatyczne demo, jak ktoś tak mógł pomyśleć. Także zastanówcie się, to był... był numer jeden, Pisklak i Dynamic Steps. Uwaga, następne demo Mandy, DRR, M i Kraptro 3. To może być coś fajnego. Dobra, nie napalajcie się. W tym roku i prawdopodobnie. A nie wrabiasz nas. O, brawo! Zapraszam! Dobra!
Co robisz? To był numer 2, Mandy, DRM i Rafał 3. No wiemy, że przynajmniej 6 godzin powstał. Kawał świetnego softu. A cię już na swojego czy tak? Uksypam. Weź się z tego na produkcji wykonywanych mamy 3, widzieliście już pierwszą, Pisklak i Dynamic Stars, widzieliście dzieło Mandiego i DRM i Capro 3. Za chwilę zobaczymy produkcję Jogina, która nie ma tytułu. Mamy tylko autora i to jest taki no name. To jest nowa postać, jeśli chodzi o produkcje wykonywane. Mam nadzieję, że pójdzie tym razem bez większych problemów. Tak, można puszczać już. Plus 1 gram. Zapraszam. Jogin. Jogin. Wow. Murzyn w tunelu. Tu jeszcze. Jest paszmy niewidzialny. Pierwsze w historii demów pod czerwieni. No pozwólcie się, pozwólcie, żeby się uczekał. Więcej węgla! Okej! Zobaczyliście przed momentem, to faktycznie ciężko będzie odzobaczyć potem.